Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Game Troll TV. Ja mam na imię Piotrek i dzisiaj zrobię odcinek, o który bardzo dużo osób prosiło. Otóż to miejsce, w którym nagrywam, to jest oczywiście moja grota, moje miejsce pracy, zabawy, fanu i w ogóle różnego rodzaju nerdowości, ale w tym miejscu, jak również w całym domu, w którym znajduje się ta grota, jest rozsiane bardzo dużo gier planszowych i wy właśnie prosiliście jakiś czas temu o to, żebym pokazał tą swoją kolekcję. Tak więc jak zwykle prosicie, piszecie, to ja oczywiście staram się spełniać te wasze prośby w ramach oczywiście możliwości, a że pokazanie gier jakoś nie powinno specjalnie nastręczać problemu, aczkolwiek jak teraz myślę o tym filmie, bo ja ten wstęp nagrywam przed tym, jak go nakręcę, to będzie to problem, pokazać wszystkie prawie 1800 gier. To jest moja kolekcja, którą udało mi się uzbierać przez jakiś taki mniejszy czy dłuższy czas. Oczywiście w momencie, kiedy zacząłem nagrywać filmiki o grach planszowych, rzeczywiście ta kolekcja bardzo mocno zaczęła się rozbudowywać i w momencie, kiedy właśnie przeprowadziłem się tutaj do tego konkretnego wreszcie miejsca, mogę powiedzieć, że jakieś 90% kolekcji wreszcie się znalazło tutaj w domu, 10% jeszcze jest a to trochę popożyczanych, a to trochę trzymam w różnych dziwnych miejscach, więc tak czy inaczej jest już bliżej niż dalej, żeby to wszystko zostało zwiezione tutaj. Tak więc zacznijmy sobie naszą wycieczkę od tego miejsca, a później pójdziemy do miejsca, które pokazuję patronom raz w miesiącu na początku, kiedy robię takie filmiki, jakie gry aktualnie trafią do wypożyczalni, to wtedy z nimi razem wchodzę na strych i tam nagrywam dla nich film z gier, które aktualnie w tym miesiącu znajdą się w wypożyczalni. Was dzisiaj tam wpuszczę i również będę pokazywał wam różne fajne gry. Tak więc herbaty wasze dłoń i bawcie się dobrze. Dobra, to wycieczkę po grach planszowych rozpoczynamy od tego regału, który co jakiś czas wam po prostu pokazuję, no bo wiadomo, w tym pokoju jest bardzo dużo planów, na których można kręcić, ostatnio zacząłem się bawić trochę formą, więc troszeczkę więcej tego pokoju widzicie, ale widzicie oczywiście te ściany i bardzo dużo pytań o różnego rodzaju gry tutaj się pojawia. Słuchajcie, to jest ta ściana, mam nadzieję, że akurat kadr mi się udało zrobić, że widzicie tą najniżej półkę, jak nie widzicie, to mówię, że jeszcze jest jedna. Mamy tu półeczkę, tu półeczkę, tu półeczkę i jeszcze wysoko jest jeszcze jedna półeczka rozciągnięta, oczywiście tak jak najdalej może być rozciągnięta. Tylko tutaj znajduje się około 120 gier, które są poumieszczane. Niektóre gry, wiadomo, ja tak na początku chciałem, żeby ten regał był taki, wiecie, piękny, dopieszczony, że tutaj, wiesz, taka gra, tu taka mniejsza, tu jeszcze tematycznie będziemy układać. Oczywiście nic z tego się nie udało. Gry są już poutykane, znajdują się czasami za innymi grami, tak po prostu, że można było zmieścić tego jak najwięcej. Ale tak jak mówię, tutaj jest to taka moja podręczna wypożyczalnia dla siebie i dla najbliższych znajomych, którzy po prostu mogą zobaczyć, jakie gry aktualnie, bo to się oczywiście zmienia, są najbliżej mojemu sercu. Tak więc na szybko możemy sobie teraz zobaczyć, ale żeby nie było, tutaj w tej odkrytej formie jest około 120 gier, natomiast tutaj są jeszcze szafki, do której za chwilkę zejdziemy. Tam jest kolejna setka gier, tylko takich małych. Okej, no to w takim razie idziemy do pierwszego segmentu. Tak jak mówię, tutaj nie ma żadnej logiki w tym ułożeniu, chociaż na początku myślałem, że taka będzie, ale trochę tej logiki jest, bo tutaj na dole znajdują się różnego rodzaju RPG, trochę również też komiksów jest. Tutaj znajdują się maty. Karlo zawsze się ze mnie śmieje, że ja tych mat, nie wiem, w ogóle tutaj trzymam, ale ja maty po prostu lubię. Łącznie mat, bo policzyłem sobie przed tym odcinkiem, mam 53 sztuki. Do różnego rodzaju gier lubię, rozwijam, bo dzięki temu karcianki dużo fajnie wyglądają, a karcianki też przecież uwielbiam, o czym wiecie. Oczywiście, fantastyczna seria Descent, która no, dość często wędruje na stole i lubię sobie pykać, nawet sam. Mam różnego rodzaju inne dungeon crawlery, mam oczywiście takie gry klasyczne, Pan Lodowego Ogrodu. Boże, jak ja nie lubię do tej gry powracać i czytać instrukcji raz jeszcze, bo ta instrukcja jest dosyć ciężko napisana. Klasyczna Terraformacja, uwielbiana przez moją grę żona, czy na przykład Pierwsi Marsjanie, też fantastyczna gra, której też nie chcę czytać instrukcji, a moja żona co jakiś czas się odgraża, może byśmy zagrali w Terraformację Marsa. Więc to jest taki pierwszy kwadracik. Tu, jak widzicie, nie mogło oczywiście zabraknąć takich fantastycznych gier jak Talisman czy Talisman Batman, z którego stream mogliście sobie ostatnio zobaczyć. Listy z Whitechapel, absolutnie fantastyczna gra, plus oczywiście inne tytuły wielkokalibrowe, Nemezisy, Zakazane Gwiazdy, czy inne tytuły, które blisko mojemu sercu są, czy na przykład Powrót do Przyszłości, którego filmu jestem absolutnym fanem, natomiast gra jest taka sobie, ale ja lubię takie średniaki trzymać.
Dobra, kolejny rożek to ten rożek zawierający gry leżaki, czyli te, które znajdują się tutaj. To są takie gry w niestandardowych rozmiarach. Ja się zasadniczo strasznie wściekam na wydawców, którzy zmieniają mi rozmiar pudełka i przez co mój regał staje się totalnie nieprzydatny i nie mogę niektórych gdzieś wcisnąć. No ale dobra, trudno, tak, a nie inaczej, tak wygląda nasze hobby, że trzeba się cały czas adaptować. Poza tym tytuły, które znam znowu i lubię, czyli fantastyczna Aurora, Minecraft, którego lubię i jak czasami ktoś, kto jest noworyszem w grach planszowych, to lubię tą osobę wprowadzać właśnie Minecraft. Czy inne tytuły, właśnie Star Warsy, Everdele, Osadnicy, Luisy. No bogato tu jest. Dobra, to tyle jeśli chodzi o regał. Oczywiście o regale mógłbym opowiadać Wam jeszcze dalej i dalej. Właściwie z niego mógłbym zrobić parę odcinków, ale nie o to chodzi. Jak zwykle o skondensowaną formę, więc Piotrze do brzegu. Więc przejdziemy sobie teraz do kolejnego elementu, gdzie Wy trzymacie pewnie rzeczy, a ja, tak, też tak robię, trzymam gry. Mianowicie jest to podłoga. Dokładnie tak, podłoga. Na podłodze specjalnie uprzątnąłem stół, żeby na tym stole zmieściło się no, te gry, nad którymi aktualnie pracuję, dorzucam to, co jest grane, no generalnie są w aktualnym obiegu. To zobaczcie. Nie, to jeszcze nie jest wszystko. Okej, to jest właściwie wszystko. Właściwie, bo pewnej drobnicy już nie podnosiłem, bo tak naprawdę byście mnie nie zobaczyli. Tyle gier znajduje się, tak jak powiedziałem, w różnym obiegu na trollu. Albo w te gry gram, albo te gry czekają jeszcze na film, albo zastanawiam się, czy zrobić z nich film, albo ewentualnie potrzebne mi są do innych materiałów, czy zresztą nie mam już pojęcia, dlatego duża część się z nich znajduje. Być może dlatego, że niektórych nie chce mi się z powrotem wnieść na górę na strych. Więc teraz sobie na ten strych wejdziemy, przekażę sobie parę gier wniosę. Natomiast, żeby nie było, to nie jest tak, że na strychu trzymam gry złe i w takie, w które nie, po prostu nie zagram, tylko sami zrozumcie, mając taką kolekcję, musiałbym, nie wiem, jaki mieć dom i jakie regały, żebym ja to wszystko mógł widzieć i mieć na widoku, chociaż piękny to byłby widok. To teraz zamykamy grotę i idziemy na strych. Dokładnie tu, za tym włazem, znajduje się prawdziwa stolica Nerdorium. Okej, jesteśmy już na górze. Spokojnie, światło jest zapalone, ale tylko Wam powiem, że wszystkie osoby, które tutaj wchodzą, zazwyczaj ich pierwszym komentarzem, kiedy zobaczą to, co za chwilę Wy zobaczycie, jest i a pier... Tada, tak właśnie wygląda kolekcja gier planszowych i teraz być może spodziewaliście się nieco większego porządku. Uwierzcie mi, ja zrobiłem porządek, żeby to nieco ładniej wyglądało. To nie jest tak, że oczywiście rzucam, bo za chwilę będzie Piotrek trzyma gry na ziemi, nie szanuje gier. Nie, ja szanuję gry, tylko po prostu mam taki męskie poczucie ładu. O, to chyba tak, to jest bardzo dobre powiedziane. I teraz słuchajcie, to co tutaj się znajduje, to oczywiście jest moja kolekcja, nie cała, ponieważ jest jeszcze druga strona. Natomiast to co tutaj widzicie na początku, ja Wam teraz zrobię takie wyobrażenie 3D, ponieważ to jest pierwszy rząd, takich łącznie rzędów do samego końca jest 6 na dole, a to co widzicie na górze to jest oczywiście jeden taki rządek, na nim leżą kolejne gry, a w głębi jest takich 5 rzędów gier. Więc naprawdę zmieściło się tu się tutaj naprawdę sporo i jeszcze raz podkreślam, to nie znaczy, że to są gry słabe, bo znalazły się akurat na strychu i są daleko od moich rączek i mojego serduszka, ale zobaczcie, tutaj jest przecież Dreadfleet, tutaj mamy, nie wiem, Star Warsa, grę karcianą, którą absolutnie uwielbiam, mamy Azula trzeciego, mamy, nie wiem, grę Górą i Dołem, nie wiem, słyszeliście, że w ogóle teraz robią jakieś nowe wersje Górą i Dołem, nie wiem, Przodem i Tyłem czy coś, ale generalnie coś nowego powstało, więc jest wiele, wiele fantastycznych tytułów, które tutaj się znalazły, bo po prostu no, muszą tutaj sobie leżeć. Ale dobra, zobaczmy, co znajduje się tam. Ujęcie w tym momencie nieco z bliższego formatu. I tak, tam znajdują się te nieprzeliczone w liczbie 6 rzędy gier. O, i z takich rzeczy, o których warto byłoby tutaj powiedzieć, to to, że znajduje się jedna z ciekawszych w mojej opinii wersji Carcassonne. To jest wersja Carcassonne w wersji Star Wars. Znajduje się Batman, takie wiecie, wielkie, dwupudełkowe wydanie. Zupełnie nie wiem, czemu się ludzie do tej gry czepiają. Jak ogarnąć zasady, to wcale nie jest to taka zła gra, ale czasami trzymam takie kupy, jak na przykład takie coś, Creepy Meal to się nazywa. Ja dostałem bodajże chyba parę tych gier. Miałem pomagać przy rozwoju tej gry i zrobić cokolwiek z tą grą, żeby nadawała się do grania, bo też takie propozycje względem nas padają, ale stwierdziłem, że z tym się nic nie da zrobić, więc kiedy wymyślę takie swole alternatywne zasady kiedyś do tej gry, to może zacznę ją rozdawać ze swoimi zasadami. I oczywiście tą kolekcję mógłbym Wam pokazywać naprawdę przez długi czas, ale skupię się tutaj na takich grach, które no, są po prostu dla mnie ważne i dlatego je trzymam.
Bo na przykład zobaczcie, to też nie są wszystkie gry, które posiadam z takich, można powiedzieć, zamierzchłych czasów. Są to gry, z którymi częściowo wyrastałem, czyli jest to wydawnictwo Sfera. Absolutnie szczycę się tym, że mam wszystkie gry wydawnictwa Sfera w swojej kolekcji. To coś, co znajduje się w bombonierce, to kiedyś wam pokazywałem, to jest talizman, ponieważ moja siostra wycięła mi pudełko, no i niestety wsadziła mi to później do bombonierki, no i tak ta gra no, wygląda, czyli właśnie moja pierwsza gra planszowa skończyła w bombonierce, ale przynajmniej jest fajnie, dobrze wygląda, natomiast cała reszta to gdzieś tam pozabierane od, nie wiem, wujka, od cioci, gdzie też grałem w te gry planszowe i no i to po prostu jest i cieszymy oko i lubię sobie obcować z tymi grami. Albo na przykład wielkopudełkowe wydanie Twilight Imperium. Tak, teraz ta wersja została bardzo mocno skrócona i ona właściwie stanowi, nie wiem, chyba tak, nie wiem, 1/3 tego pudełka, czy generalnie mniej niż połowę. Jest to gra, do której naprawdę bardzo jestem przyzwyczajony. Właściwie z uwagi może nie do samej gry, ale mam bardzo wiele miłych wspomnień, które tyczą się... potyczek, chciałem powiedzieć porażek, nie, niekoniecznie porażek, bo nie zawsze w tę grę przegrywałem, ale potyczek, które nad tą, znaczy przy tej grze stoczyłem. Naprawdę kawał historii. Mam tu też porobione paczki prezentowe dla moich dzieci, kiedy te będą cały czas się rozwijały, będą rosły, mam nadzieję, że będą chciały grać w gry planszowe. Jak nie, to oczywiście mówi się trudno, ale mam nadzieję, że w jakikolwiek sposób uda mi się tego bakcyla im zaszczepić. I tutaj mam takie paczki zrobione, jak widzicie, jeszcze wiecie, błyszczą się tutaj, nie są wyjęte z folii, czyli takie paczki, mam takie coś i dla Tymka, i dla Ani, czyli właśnie paczki w X-Winga, żeby po prostu mogli sobie pograć, jak już wchłoną nerdozę w postaci Gwiezdnych Wojen, to tutaj tatuś bardzo szybko przylecie z czymś takim i pokaże, ale wiecie dzieci, że jest taka gra figurkowo-planszowa, bardzo proszę, możemy sobie zagrać. No i mam nadzieję, że przejdą na moją stronę mocy. A wiecie, najbardziej lubię przychodzić do tego miejsca z kilku powodów, ale jeden jest jeszcze taki, że ja czasami tutaj znajduję pewne rzeczy, których spodziewać się znaleźć nie podejrzewałem w ogóle, że te rzeczy się tutaj znajdują, więc co jakiś czas wygrzebuję sobie, wiecie, te kartony, tego jest naprawdę cała masa, i przegrzebuję sobie te kartony i sprawdzam, ojej, ja nawet nie wiedziałem, co to jest. Jakiś czas temu wygrzebałem taką grę na przykład i do dzisiaj nie wiem, czy ja komuś tę grę zabrałem, czy nie mam pojęcia, w jakich okolicznościach się u mnie pojawiła, bo w ogóle jej nie kojarzyłem. Jakiś czas temu znalazłem również, o bardzo proszę, bardzo dawno chyba temu, dostałem od Marka mecha do Dusta i bardzo proszę, on jeszcze jest niesklejony, więc... O Jezu, mam nadzieję, że jemu się nic nie stało, bo on rzeczywiście w wielu miejscach był i był często przenoszony i chyba też przygnieciony. Natomiast to, proszę, takie rzeczy można znaleźć. Nawet znalazłem sobie ostatnio grę pod tytułem Battletech, którą jak zaczynałem w ogóle przygodę z planszówkami, w ogóle kręcenie recenzji, gdzie chciałem pokazać jakieś fajne, ciekawe materiały, to ja ściągałem gry ze Stanów i bardzo proszę, nawet taka gra Battletech, taki core set, z którego... Nie do końca wszystko zrozumiałem na samym początku, ale bardzo proszę, też takie rzeczy znalazłem, więc świetne miejsce. I to tyle w dzisiejszym nietypowym materiale, w którym tym razem zaprosiłem Was na wycieczkę po grach. Mam nadzieję, że Wam się podobało i że Wasze kolekcje są dużo większe niż moja, będą jeszcze większe, będą powstawały, ale wiecie, nieważne jest to, że kolekcjonujemy gry, że mamy ich całą masę i chcemy jeszcze więcej. Najważniejsze jest to, że w te gry gramy i zachęcamy grać wszystkich innych, żeby po prostu wiedzieli, jak można fajniej, alternatywnie spędzić czas, a planszówki do tego są doskonałe. Tyle na dzisiaj. Fajnie, że się spędzili ten czas ze mną. Do następnego razu. Trzymajcie się. Hej!